W trzy dni po dziwnym pojedynku siedział Wokulski zamknięty w gabinecie z niejakim panem Williamem Collins. Służący, którego od dawna intrygowały te konferencje odbywające się po kilka razy na tydzień, ścierał kurze w pokoju obocznym i od czasu do czasu przysuwał bądź oko, bądź ucho do dziurki od klucza. Widział na stole jakieś książki i to, że jego pan coś pisze na kajecie. Słyszał, że gość zadaje Wokulskiemu jakieś pytania, na które on odpowiada czasem głośno i od razu czasem półgłosem i nieśmiało. Ale o czym by rozmawiali w tak niezwykły sposób? Lokaj nie mógł odgadnąć, ponieważ rozmowa toczyła się w obcym języku. – Już ci to nie po niemiecku, mruczał służący, – bo przecie wiem, że się mówi po niemiecku, bite mein Herr i nie po francuszku, bo nie mówią monsieur bonjour lundi. I nie po żydowsku i nie po nijakiemu, więc po jakiemu. Musi stary wymyślać teraz fajne spekulacje, kiedy gada tak, że go sam diabeł nie żorożumie i wspólnika znalazł. Niech go wątroba. Wtem zadzwoniono. Czujny sługa odsunął się na palcach od drzwi gabinetu, z hałasem wszedł do przedpokoju i po chwili wróciwszy, zapukał do pana. Czego chcesz? Niecierpliwie zapytał go Wokulski, wychylając głowę z pomiędzy drzwi. Przyszedł ten pan, co już u nas bywał, odparł służący i zapuścił wzrok do pracowni. Ale oprócz kajetu na stole i rudych faworytów na obliczu pana Kolinsa nie dopatrzył się nic szczególnego. Dlaczegóż nie powiedziałeś, że mnie nie ma w domu? Zapytał gniewnie Wokulski. Zapomniałem. — odparł służący, marszcząc brwi i machając ręką. Proś, że go ośle do sali, rzekł Wokulski i zatrzasnął drzwi gabinetu. Niebawem w sali ukazał się Maruszewicz. Już był zmieszany, a zmieszał się jeszcze bardziej, poznawszy, że Wokulski wita go z wyraźną niechęcią. – Przepraszam, może przeszkadzam, może ważne zajęcia. – Nie mam w tej chwili żadnego zajęcia – odpowiedział pochmurnie Wokulski i lekko zarumienił się. Maruszewicz dostrzegł to. Był pewny, że w mieszkaniu albo kluje się coś, albo jest kobieta. W każdym razie odzyskał odwagę, którą zresztą miał zawsze wobec ludzi zakłopotanych. Chwileczkę tylko zabiorę, szanownemu panu, mówił już śmielej, zniszczony młody człowiek, wdzięcznie wywijając laseczką i kapeluszem. Chwileczkę. Słucham, rzekł Wokulski, usiadł z impetem na fotelu i wskazał gościowi drugi. Przychodzę przeprosić, drogiego pana, mówił z afektacją Maruszewicz. Że nie mogę służyć mu w sprawie licytacji domu państwa Łęckich. A pan skąd wiesz o tej licytacji? Nie na żarty zdziwił się wokulski. Nie domyśla się pan? zapytał z całą swobodą przyjemny młody człowiek nieznacznie mrugając okiem, bo jeszcze nie był pewnym swego. Nie domyśla się, drogi pan, to ten poczciwy szlangbaum. Nagle zamilkł, jakby w otwartych ustach ugrzązł mu niedokończony frazes. A lewa z laseczką i prawa z kapeluszem opadły na poręcze fotelu. Tymczasem Wokulski nawet nie poruszył się, tylko utopił w nim jasne spojrzenie. Śledził nieznacznie fale przebiegające po obliczu Maruszewicza jak myśliwy śledzi ugor, po którym przebiegają płochliwe zające. Przypatrywał się młodzieńcowi i myślał: Ach! Więc to on jest tym porządnym katolikiem, którego szlangbaum wynajmuje do licytacji za piętnaście rubelków, ale nie radzi dawać mu wadium do ręki. Oho, i przy odbiorze 800 rubli za klacz Krzeszowskiego był jakiś zmieszany. Aha i wiadomość o nabyciu przeze mnie klaczy on rozgłosił. Służył od razu dwom bogom, Baronowi i jego małżonce. Tak, ale on za dużo wie o moich interesach. Szlangbaum popełnił nieostrożność. Tak rozmyślał Wokulski i spokojnym wzrokiem przypatrywał się Maruszewiczowi. Zniszczony zaś młody człowiek, który w dodatku był bardzo nerwowy, wił się pod jego spojrzeniem, jak gołąbek pod wzrokiem okularnika. Naprzód nieco pobladł, potem chciał oprzeć znużone oczy na jakimś obojętnym przedmiocie, którego na szukał po suficie i ścianach pokoju, a nareszcie, oblany zimnym potem, uczuł, że nie może wyrwać swego błędnego wzroku spod wpływu Wokulskiego. Zdawało mu się, że chmurny kupiec kleszczami pochwycił mu duszę i że niepodobna mu się oprzeć, więc jeszcze parę razy ruszył głową i nareszcie z całym zaufaniem utonął w spojrzeniu Wokulskiego. Panie rzekł słodkim głosem, widzę, że z panem muszę grać w otwarte karty, więc powiem od razu: niech się pan nie fatyguje, panie maruszewicz. Ja już wiem, co potrzebuję wiedzieć, bo pan dobrodziej, złudzony plotkami, wyrobił sobie o mnie nieprzychylną opinię, a tymczasem ja słowo honoru mam jak najlepsze skłonności. Niech pan wierzy, panie maruszewicz, że moich opinii nie opieram na plotkach. Wstał z fotelu i spojrzał w inną stronę, co pozwoliło maruszewiczowi nieco oprzytomnieć. Młody człowiek szybko pożegnał Wokulskiego, opuścił mieszkanie i pędem biegnąc przez schody, myślał: No, słyszał kto? Taki kramarz chce mi imponować. Była chwila, słowo honoru, że chciałem go uderzyć kijem. Impertynent, słowo honoru. Gotów pomyśleć, że ja się go boję, słowo honoru. O Boże, jak ciężko karzesz mnie za lekkomyślność. Podlili chwiarze, nasyłają mi komornika, za parę dni muszę spłacić dług honorowy. A ten kupczyk, ten łajdak! Ja bym tylko chciał wiedzieć, co się takiemu zdaje, co on sobie o mnie wyobraża. Nic tylko to. Ale słowo honoru on musiał kogoś zamordować, bo takiego spojrzenia nie może mieć człowiek przyzwoity. Naturalnie przecież mało nie zabił Krzeszowskiego. Ach, nędzny zuchwalec! On śmiał w taki sposób patrzeć na mnie, na mnie, jak Boga kocham! Mimo to na drugi dzień przyjechał znowu z wizytą do Wokulskiego, nie znalazłszy go w mieszkaniu, kazał dorożkarzowi stanąć przed sklepem. W sklepie przywitał go pan Ignacy, rozkładając ręce w taki sposób, jakby cały sklep oddawał mu do rozporządzenia. Wewnętrzny głos jednak mówił staremu subiektowi, że gość ten nie kupi przedmiotu droższego nad pięć rubli i kto wie, czy jeszcze nie każe zapisać sobie na rachunek. Pan Wokulski spytał maruszewicz, nie zdejmując kapelusza z głowy. W tej chwili nadejdzie. Odpowiedział pan ignacy z niskim ukłonem. W tej chwili to znaczy? Najpóźniej za kwadransik odparł rzecki. Zaczekam. Każ pan wynieść rubla dorożkarzowi. Mówił młody człowiek niedbale rzucając się na krzesło. Nogi mu jednakże zastygły na myśl, że stary subjekt może nie kazać wynieść rubla dorożkarzowi. Ale rzecki polecenie spełnił? choć już nie kłaniał się gościowi. W parę minut wszedł Wokulski. Maruszewicz, zobaczywszy wstrętną figurę kupczyka, doświadczył tak rozmaitych uczuć, że nie tylko nie wiedział, co mówi, ale nawet o czym myśli. Pamiętał tylko, że Wokulski zaprowadził go do gabinetu za sklepem, gdzie znajdowała się żelazna kasa i powiedział sobie, że uczucia, jakich doznaje na widok Wokulskiego, są lekceważeniem pomieszanym ze wzgardą. Później przypomniał sobie, że afekta tę starał się zamaskować wyszukaną grzecznością, która nawet w jego oczach wyglądała na pokorę. Co pan każe? spytał go Wokulski, gdy już usiedli. Maruszewicz nie umiałby ściśle oznaczyć chwili aktu zajmowania miejsca w przestrzeni. Mimo to zaczął niekiedy zaczynając się. Chciałem szanownemu panu dać dowód życzliwości. Pani baronowa Krzeszowska, jak pan wie. Chce kupić dom państwa Łęckich. Otóż jej małżonek, baron, położył weto na pewnej części jej funduszów, bez których kupno nie może mieć miejsca. Otóż dziś baron chwilowo znajduje się w kłopocie, brak mu, brak mu tysiąca rubli. Chciałby zaciągnąć pożyczkę, bez której, bez której pojmuje pan, nie będzie mógł dość energicznie opierać się woli żony. Maruszewicz otarł pod z czoła, widząc, że Wokulski znowu przypatruje mu się badawczo. Więc to baron potrzebuje pieniędzy. Tak, szybko odparł młody człowiek. Tysiąc rubli nie dam, ale tak, trzysta, czterysta i to na kwit z podpisem barona czterysta, powtórzył machinalnie młody człowiek i nagle dodał: Za godzinę przyjdzie kwit barona. Pan tu będzie? Będę. Maruszewicz opuścił gabinet i za godzinę istotnie wrócił z kwitem podpisanym przez barona Krzeszowskiego. Wokulski przeczytawszy dokument włożył go do kasy i w zamian dał Maruszewiczowi czterysta rubli. Baron postara się w jak najkrótszym czasie, mruczał Maruszewicz. Nic pilnego, odpowiedział Wokulski. Podobno baron chory. Tak, trochę jutro lub pojutrze wyjeżdża. Zwróci w najkrótszym. Wokulski pożegnał go bardzo obojętnym ruchem głowy. Młody człowiek prędko opuścił sklep, zapomniawszy nawet zwrócić Rzeckiemu rubla wziętego na dorożkę. Gdy zaś znalazł się na ulicy, odetchnął i począł myśleć. Ach, podły kupczyk! Ośmielił się dać mi 400 rubli zamiast tysiąca. Boże, jak srogo karzesz mnie za lekkomyślność. Bylem się odegrał. Słowo honoru cisnę mu w oczy te 400 rubli i tamtych 200. Boże, jak nisko upadłem! Przyszli mu na myśl kelnerzy różnych restauracji, markierzy, bilardów i szwajcarzy hotelowi, od których również bardzo rozmaitymi sposobami wydobywał pieniądze. Ale żaden z nich nie wydał mu się tak wstrętnym i godnym pogardy jak wokulski. Słowo honoru, myślał, dobrowolnie wlazłem mu w te obrzydliwe łapy. Boże, jak karzesz mnie za lekką myślność. Lecz wokulski po odejściu maruszewicza był kontent. Zdaje mi się, myślał, że jest to hultaj dużej ręki, a przy tym sprytny. Chciał ode mnie posady, lecz sam ją znalazł. Śledzi mnie i donosi innym. Mógłby mi narobić kłopotu. Gdyby nie te czterysta rubli, które wziął, jestem pewny za sfałszowanym podpisem. Krzeszowski przy całym swoim bzikostwie i próżnactwie jest człowiek uczciwy. Czy próżniak może być uczciwym? W żadnym razie nie poświęciłby interesów czy kaprysów swej żony za pożyczkę wziętą ode mnie. Zrobiło mu się przykro. Uparł głowę na rękach i przymknąwszy oczy marzył dalej. Co ja jednak wyrabiam? Świadomie pomagam Hultajowi do zrobienia łotrostwa. Gdybym dziś umarł, pieniądze te musiałby masie zwrócić Krzeszowski. Nie, to Maruszewicz poszedłby do gozy. No to go nie minie. Po chwili ogarnął go jeszcze czarniejszy pesymizm. Cztery dni temu o mało nie zabiłem człowieka. Dziś dla drugiego postawiłem most do więzienia i wszystko dla niej, za jedną mercy. No, dla niej także zrobiłem majątek. Daje pracę kilkuset ludziom, pomnożę bogactwa kraju. Czymże byłbym bez niej, małym galanteryjnym kupcem. A dziś mówią o mnie w całej Warszawie ba. Odrobina węgla porusza okręt dźwigający dole kilkuset ludzi, a miłość porusza mnie. A jeżeli mnie spali tak, że zostanę tylko garścią popiołu? O Boże, jaki to nędzny świat! Ma rację, Ochocki. Kobieta jest podłym zwierzęciem, bawi się tym, czego nawet nie może zrozumieć. Był tak pogrążony w bolesnych medytacjach, że nie usłyszał otwierania drzwi do pokoju. I szybkich kroków za sobą. Dopiero ocknął się, poczuwszy dotknięcie czyjejś ręki. Odwrócił głowę i zobaczył mecenasa z dużą teką pod pachą i posępnym wyrazem na twarzy. Wokulski zerwał się, zmieszany, posadził gościa na fotelu, znakomity adwokat ostrożnie położył swoją rękę na stole i szybko pocierając sobie jednym palcem kark, rzekł półgłosem: Panie, panie. Panie Wokulski, kochany panie Stanisławie, co to, co to wyrabiasz, pan Dobrodziej? Protestuję, replikuję, zakładam apelację od Wielmożnego pana Wokulskiego, Letkiewicza, do kochanego pana Stanisława, który z chłopca sklepowego został uczonym i miał nam zreformować handel zagraniczny. Panie Stanisławie, tak nie można. To mówiąc, pocierał sobie kark z obu stron i krzywił się, jakby miał pełne usta chininy. Wokulski spuścił oczy i milczał. Adwokat mówił dalej. Panie drogi, jednym słowem źle słychać. Hrabia Sanocki, pamięta go pan, ten stronnik groszowych oszczędności, chce zupełnie wycofać się ze spółki. A wie pan dlaczego? Dla dwóch powodów. Naprzód bawisz się pan w wyścigi, a powtórę bijesz go pan na wyścigach. Razem z pańską klaczą ścigał się jego koń i przegrał. Hrabia jest bardzo zmartwiony i mruczy pod diabła nam składać kapitały, czy po to, ażeby kupcom dawać możność ścigania się ze mną i chwytania mi nagród sprzed nosa? Na przekonywałem go, ciągnął odpocząwszy adwokat. Że przecież wyścigi są takim dobrym interesem, jak każdy inny, a nawet lepszym, gdyż w ciągu kilku dni na ośmiuset rublach zarobiłeś pan trzysta. Ale hrabia od razu zamknął mi usta. Wokulski odparł całą wygraną i wartość konia, oddał damom na ochronkę, a oprócz tego, Bóg wie, ile zapłacił Jungowi i Millerowi. Czy nawet tego robić mi nie wolno? Wtrącił Wokulski. Wolno, panie, wolno, potakiwał słodko znakomity adwokat. Wolno robić, ale robiąc to, powtarzasz pan tylko stare grzechy, zresztą daleko lepiej spełniane przez innych. Ani zaś ja, ani książę, ani ci hrabiowie nie po to zbliżyli się do pana, ażebyś odgrzewał dawne potrawy, tylko ażebyś wskazał nam nowe drogi. Więc niech się cofną od spółki, odburknął wokulski. Ja ich nie wabię. I cofną się, mówił adwokat trzęsąc ręką. Zróbno pan tylko jeszcze jeden błąd albożem narobił ich tak wiele? Pyszny pan jesteś! złościł się mecenas uderzając ręką w kolano. A pan wiesz, co mówi hrabia Liciński, ten niby anglik, ten tek? On mówi: Wokulski jest to skończony dżentelmen, strzela jak nemrod, ale to żaden kierownik interesu kupieckiego, bo dzisiaj rzuci miliony w przedsiębiorstwo, a jutro wyzwie kogo na pojedynek i wszystko narazi. Wokulski aż cofnął się z fotelem. Ten zarzut nawet nie przyszedł mu do głowy. Mecenas spostrzegłszy wrażenie, postanowił kuć żelazo póki gorące. Jeżeli tedy, kochany panie Stanisławie, nie chcesz zmarnować tak pięknie rozpoczętej sprawy, więc już nie brnij dalej, a nade wszystko nie kupuj kamienicy Łęckich, bo gdy włożysz w nią dziewięćdziesiąt tysięcy rubli, daruj, ale spółka rozwieje się jak dym z fajki. Ludzie widząc, że umieszczasz duży kapitał na sześć lub siedem procent, stracą wiarę do owych procentów, jakieś im obiecywał, a nawet pojmujesz gotowi podejrzewać. Wokulski zerwał się od stołu. Nie chcę żadnych spółek, krzyknął. Nie żądam od nikogo łaski, raczej wyświadczam ją innym. Kto mi nie ufa, niech sprawdzi cały interes. Przekona się, żem go nie mistyfikował. Ale i nie będzie moim wspólnikiem. Hrabiowie i książęta nie mają monopolu na fantazję. Ja mam także moje fantazje i nie lubię, ażeby mi się wtrącano. Powoli, powoli uspokój się, kochany panie Stanisławie, mitygował adwokat na powrót, sadowiąc go na fotelu. Więc. Nie cofasz się odkupna. Nie. Ta kamienica ma dla mnie większą wartość, aniżeli spółka z panami całego świata. Dobrze. Dobrze, więc może byś na pewien czas podstawił kogo zamiast siebie. W razie ostatecznym, nawet ja pożyczę ci firmy, a o zabezpieczenie własności nie ma kłopotu. Najważniejsza rzecz nie zniechęcać ludzi, którzy już są. Arystokracja raz zasmakowawszy w interesach publicznych może do nich przylgnie, a za rok, za pół roku pan staniesz się i nominalnym właścicielem kamienicy. Cóż, zgoda? Niech i tak będzie odparł wokulski. Tak, mówił adwokat, tak będzie najlepiej. Gdybyś pan sam kupił ten budynek, znalazłbyś się pan w fałszywej pozycji nawet wobec państwa Łęckich. Zazwyczaj nie lubimy tych, którzy coś po nas dziedziczą, to jedno, a powtórę, kto zaręczy, że nie zaczęłyby snuć się im różne kombinacje po głowach. No już by pomyśleli, kupił za drogo albo za tanio, jeśli za drogo, jak śmie robić na łaska, jeżeli za tanio, to wyzyskał nas. Ostatnich wyrazów adwokata Wokulski prawie nie słyszał. Pochłonięty innymi myślami, które go jeszcze mocniej opanowały po odejściu gościa. Już ci mówił do siebie, adwokat ma rację. Ludzie mnie sądzą i nawet wyrokują, ale że robią to poza moimi plecami, więc nie wiem o niczym. Dziś dopiero przychodzi mi na myśl wiele szczegółów. Już od tygodnia kupcy związani ze mną mają kwaśne miny, a przeciwnicy triumfują. W sklepie także coś jest. Ignacy chodzi smutny, szlangbaum zamyślony. Lisiecki stał się opryskliwszy niż dawniej, jakby przypuszczał, że niedługo wylece z budy. Klein ma minę żałosną. Socjalista gniewa się na wyścigi i pojedynki, a frant ziemba już zaczyna kręcić się przy szlangbaumie. Może przeczuwa w nim przyszłego właściciela sklepu. Ach, wykochani ludzie.